Witamy was z Bambiną, czyli jedną z głównych bohaterek, z trzech głównych bohaterek dzisiejszego filmiku. W dzisiejszym tagu i dzisiejszym tagiem, jak już widzicie po tytule, jest tak mój zwierzęcy przyjaciel i dzisiaj porozmawiam sobie trochę o moich trojaczkach, mojej słodkiej, dużej trzutce, tak Bambisiu? Tak? Skarbeczku mój ty? Idziesz sobie. O. One dopiero co wstały, więc mogą być troszeczkę marudne i mogą cały czas tutaj chować, dlatego będą się pojawiać jakieś przebitki, ale widzę, że Bambina jest całkiem towarzyska i nawet tutaj obecność kamery jej nie płoszy, także jest już jakiś plus. I także do tego tagu nikt mnie nie... O, schodzimy? Schodzimy czy zostajemy, kochanie? No chodź, o Boże, powolutku. Do tego tagu nikt mnie nie otagował, otagowałam się sama. Z tego względu, że nie wiem, czy wszyscy z was wiedzą, pewnie większa część nie wie, ale od jakichś 2 tygodni jestem mamą 3. dziecka, czyli Fuza. Czym jest Fuz? Albo raczej kim jest Fuz? Fuz to jest łysy szczur, taki malutki łysy szczur, którego mam właśnie od niedawna. Chodź, idziesz tu do mnie maleńsko znowu. Boże, jaka słodka jest. Najbardziej towarzyskie z moich dzieci chyba. Tak? Tak, skarbeczku. Się cię bardzo, bardzo kocha, tak. Tak, słodziaku mój. No fajnie sobie tutaj. Także, żeby nie przedłużać, dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tych moich trojaczkach i to im będzie poświęcony dzisiejszy filmik. Ze względu na to, że moje dziewczyny są dość wstydliwe, to będą tutaj się pojawiały jakieś przebitki z nimi, bo myślę, że tak będzie najłatwiej, żeby je pokazać, więc musicie im to wybaczyć, ale no, one nie lubią za bardzo. Zostaw mój antybiotyk, skarbeczku, chodź tutaj, chodź. Okej, wszystkie pytania mam przygotowane na telefonie, muszę je sobie tylko teraz znaleźć i odpalić. Tak niby jest krótki, mamy tu tylko... Czy moje oko jest rozmazane? Mamy tu tylko 9 pytań, ale znając życie i znając mnie i znając moją miłość do tych moich 3 pieczarek, to trochę się rozgadam, więc musicie mi to wybaczyć. Postaram się streścić jak najbardziej i dlatego lecimy już z pierwszym pytaniem. I pierwsze pytanie brzmi, jak nazywa się twój zwierzak? Tak jak mówię, nie będę tutaj mówić tylko o jednym, tylko o całej trzutce i zacznę może od tego dzieciaka, który tutaj mi się najbardziej plącze. Jest to Bambina i tak jest... To moje średniowiekowe dziecko i ona była kupiona albo była nabyta po prostu jako druga, więc to jest Bambina. Ten stary grubasek, światło, ten stary grubasek to jest Wandzia, moja słodka, która nienawidzi kamery, o którą już w sumie znacie. I trzecie dziecko, czyli mój nowy niemowlaczek, nazywa się prawdopodobnie Ruby, choć cały czas jej imię jest w trakcie wymyślenia. Tak, słoneczko, tak, mój mały kangurku, tak. Także to jest Ruby, wstępnie nazwijmy ją Ruby. No idź sobie słoneczko, idź do dziewczyn. Pytanie numer 2. Jakie to zwierzę i jakiej jest rasy? Postaram się wam nie chronologicznie, nie tak jak przedtem, ale to mamy Wandzie. Jest to po prostu szczur, rasy szczur, najzwyklejszy szczur. Z tego co wiem, istnieją różne, że tak powiem, gatunki szczurów. Ten jest kapturek, czy jakoś tak, bo one się klasyfikują, że tak powiem, pod względem sierści, czyli umaszczenia i uszu, osadzenia uszu. Także tak to się jakoś klasyfikuje, ja dalej tego do końca nie ogarniam, ale powiedzmy, że to jest szczur najzwyklejszy na świecie. Ma normalne uszka i dość pospolite upierzenie. Wadziu, mało pomała. Dobra, idź. Bambunia jest tutaj już troszeczkę ciekawszym przypadkiem. Tutaj mamy szczura Dumbo i to z tego względu, że może tego teraz nie widać, ale ten mały dzieciaczek ma osadzone uszka tak troszeczkę niżej i wygląda po prostu jakby była całe życie smutna, ale ona jest taka wesoła i taka radosna i taka kochana. Tak, słoneczko? No, mamusia cię bardzo kocha. Także to jest szczur rasy Dumbo. I moja mała trzecia słoninka jest rasy Sphinx albo Fuz. Do końca właściwie nie wiem, bo teraz dwie są podobne. Wiem, że one się różnią tym, że jednemu z wiekiem wypada futro, wypada sierść i stają się całkowicie łyse, a drugie mają jakiś tam meszek, chyba jakoś tak to było. Ale prawdopodobnie Rubunia jest właśnie rasy Fuz. Także to jest moje trzecie maleństwo, które jakoś dziwnie teraz spokojnie siedzi. To jest aż... O, możecie się przyjrzeć, patrzcie, co nie jest, Maria, dziecko, jakie ty jesteś grzeczna. Tutaj w ogóle śmiesznie ona teraz wygląda, bo jej sierść została już tylko tutaj... O, no dobra, idź. Została jej już tylko tutaj na nosku, także śmieszny mały przypadek. Zobaczymy, jak będzie, jak będzie wyglądać, jak troszeczkę podrośnie. Jak długo jest już z tobą? Wandzia, czyli moja najstarsza szczurzyca, jest już ze mną jakieś 1,5 roku.
Z tego co pamiętam, kupiłam ją pod koniec czwartej klasy, znaczy Boże, na samym początku czwartej klasy. Bambina jest ze mną jakiś roczek, tak Skarbie? Jesteś już ze mną jakiś roczek. A Rubusia jest ze mną najkrócej, bo ona jest właśnie, ona ma dwa tygodnie u mnie, a około miesiąca chyba ma, jakoś tak to jest. Więc ona jest taką małą świeżynką w naszej małej, szczurzej rodzince i tyle. Następne pytanie. Jak dostałaś swojego zwierzaka? Wszystkie te zwierzaczki kupiłam sobie sama. Je jakoś miałam taki kaprys, chciałam mieć całą trzutkę w sumie. Do tej pory chciałam mieć tylko dwójkę, ale ta trójka, to trzecie dziecko przyszło jakoś tak z czasem. Po prostu tak mi się zamarzył łysy szczur, że no musiałam w tajemnicy przed mamą, ale kupiłam wszystkie, nabyłam sama, nie dostałam ich ani nic z tych rzeczy, także wszystkie, że tak powiem, uratowałam przed zjedzeniem przez prawdopodobnie jakieś węże czy coś takiego, chociaż mam nadzieję, że nie, mogę się mylić, więc bez faków tutaj proszę. Następne pytanie. Ile ma lat? Wandzia, nie trudno mi właściwie to określić, bo wszystkie wzięłam właściwie jak były takie młodziutkie ze sklepów zoologicznych. Wandzia na pewno ma jakieś 2 lata już, albo może nie, może, no z 2 lata może będzie miała, albo nie. Pewnie gdzieś tak około mniej troszkę niż 2 lata. Czy wchodzisz mi w perukę? Słońce, wyłaź stamtąd. Bambina ma może troszeczkę więcej niż roczek, tak mi się wydaje. No a tak jak wcześniej wspomniałam, Ruby ma jakiś miesiąc, może troszeczkę więcej. No nie wiem, jest strasznie, strasznie malutka, po prostu wychodzi mi przez szczeble od klatki, także jest malutka i więc pewnie wiele to ona nie ma. Pytanie 6. Co jest dziwnego w charakterze twojego zwierzaka? Tutaj prawdopodobnie dość dużo się rozgadam. Jeżeli chodzi o Wandę, to powiem wam, że ona jest strasznym żarłokiem. Po prostu ona jak widzi jedzenie, to nawet sobie nie wyobrażacie, jak ona mogłaby w ogóle przez klatkę przejść, byleby tylko to jedzenie dostać. Po prostu wcina wszystko, wpieprza wszystko, jak tylko zobaczy jakieś zostawione ciastko albo cokolwiek, co nadaje się do jedzenia, to wciąga to do klatki i tyle to mogłabym widzieć. Także jest strasznym żarłokiem. Ponadto powiem wam, że tylko u niej zauważyłam coś takiego, że ona strasznie goni psy, koty i jest strasznie jakoś wrogo nastawiona do takich, wiecie, większych zwierząt. Koty. Na przykład moją wieśkę, mojego kota już zdążyła kilka razy dziabnąć. Do psa też cały czas syczy i sapie, jak tylko widzi, to wyciąga tak łapy i w ogóle jakby mogła, to by zabiła. Także Wanda jest bardzo dziwnym przypadkiem, jest żarłoczna i jest strasznie napastliwa, jeżeli chodzi o większe zwierzęta. Bambina w sumie jest bardzo spokojnym dzieckiem, bardzo towarzyskim dzieckiem i uwielbia warzywa, bo ja w ogóle moim szczurom robię tak, że nie daję im tylko suchej karmy. Może to jest błąd, może tutaj wszyscy mnie zjadą, ale ja im staram się robić co wieczór jakieś takie kolacje, daję im chlebek, daję im jakieś owoce, warzywa, jakieś serki, więc cały czas one mają jakieś takie specjalne swoje kolacje robione. Tego wszystkiego zawsze Bambina je tylko i wyłącznie owoce i warzywa. Rzadko się zdarza, żeby tak jak Wanda rzucała się na takie, wiecie, chleby, jakieś, nie wiem, masełka czy coś takiego. Ona tego nie robi, ona woli właśnie takie bardziej zdrowe jedzenie i co właściwie po niej widać, bo Wanda jest po prostu jednym wielkim tłuszczochem. A Bambina jest troszeczkę szczuplejsza. I jeżeli chodzi o moje ostatnie dziecko, czyli najnowsze, najświeższe, czyli moją małą Ruby, to ona, właściwie nie odkryłam jeszcze nic dziwnego w jej charakterze, oprócz tego, że znalazła sobie sposób na uciekanie z klatki. Jakbyście zobaczyli moją klatkę, wygląda teraz jak, za przeproszeniem i bez obrazy dla kogokolwiek, ale jak Auschwitz. Jest cała otoczona po prostu siatką, z tam jakimiś drutami poprzeplatana, bo ona, te szczeble w klatce są po prostu za szerokie i ona cały czas mi stamtąd zwiewała. Jeszcze te dwie starsze cimry jej w tym pomagały, bo jej przegryzają cały czas te... O, no właśnie teraz Bambina przegryza siatkę. Kochanie, nie wolno. Zostaw. Zostaw, nie wolno. Także one dwie jeszcze pomagają tej małej w uciekaniu z klatki, ale ona robi tak, to maleństwo robi tak, że ja mam klatkę dosłownie zaraz koło łóżka i ona wchodzi sobie pod poduszki, ona sobie śpi pod tymi poduszkami, jak sobie zgłodnieje, to wraca sobie do klatki, także to jest w sumie dziwnego, że ona cały czas chce zwiewać i tyle. No, jeżeli chodzi o charakter, zobaczymy z czasem, może wyjdzie coś innego, ale zauważyłam, że ona strasznie lubi suchą karmę. One są chyba tak, wiecie, mam trójkę i każda z nich lubi zupełnie inne jedzenie. Bambina lubi owoce i warzywa, Wanda lubi wszystko, co jest tłuste i niezdrowe, a właśnie to maleństwo lubi suchą karmę i ono się tak bardziej trzyma tej suchej karmy. Także mówię wam, że odkąd mam tego najmniejszego szczura, to po prostu jedzenie znika mi...
Tak, dobra. Następne pytanie, czyli siódme. Co twoje relacje ze zwierzakami znaczą? Znaczą dla mnie bardzo wiele. Wszyscy widzą tutaj z mojego otoczenia, że ja po prostu zachowuję się względem moich szczurów jak matka względem dzieci. Ja o nie dbam jak o dzieci. Powiem wam, że nawet jak przychodzi mi sprzątać ich klatce, to robię to z wielką przyjemnością. Zawsze dbam o to, żeby one miały wszystko jak najlepiej. Nie mogę je zostawić ani jednego dnia bez jedzenia. Jak jeżdżę teraz do Kamila, nawet na 2 dni, to biorę je po prostu z całą klatką ze sobą, bo po prostu tak wiele one dla mnie znaczą i są dla mnie tak ważne, że po prostu nie wyobrażam sobie życia bez nich, tak, kochanie? No, maleństwo moje. Nie, ale że przez mi nie gryźmy. I najgorsze w tym wszystkim jest właśnie to, że Wanda robi się coraz starsza i do mnie powoli zaczyna docierać to, że może to już jest, powoli dobiega jej czas. Ona stała się taka bardziej leniwa, ospała i ona tak już nie ma w niej tyle wigoru co kiedyś. Potrafi przyjść do mnie, położyć się koło mnie i po prostu leżeć albo zasnąć, czego nigdy do tej pory nie robiła, więc widzę po prostu, że robi się coraz starsza i na całą myśl, że kiedyś mogłoby jej zabraknąć, po prostu serce mi się kraje, chce mi się płakać, bo tak jestem już do nich przywiązana, że no strasznie, no kocham je jak moje małe dzieciątko, takie są słodkie. Tak, cała moja rodzina je w ogóle pokochała, stały się... O, widać mi ten czepek. Stały się po prostu częścią naszej rodziny. Tak, skarbeczku? No tak. Masakra. Dobra, pytanie ósme. Ulubione chwile. Zdecydowanie ulubionymi chwilami naszymi jest wtedy, kiedy dziewczyny wychodzą. Przeważnie jest to wieczór, jak wracam z pracy, jak już mogę im poświęcić trochę czasu, bo w ciągu dnia to one właściwie śpią i nic innego nie robią. Śpią, wstają, jedzą, srają i to jest wszystko, co robią. Dlatego wieczorem, jak już je wypuszczam i one wtedy mają najwięcej energii, najbardziej chcą się bawić, to wtedy jest najfajniej. Przychodzi też przeważnie moja siostra do pokoju i trochę kradnie atencję. Także mówię wam, no ja sobie nieraz nie z tej ziemi, albo też uwielbiam patrzeć na nie jak śpią. Na Instagrama często wam wstawiam jakieś zdjęcia, takie ułamki, jak one właśnie zachowują się i jak one śpią na kupie w jakichś dziwnych nieraz pozycjach. Także no jest śmiechu bardzo, bardzo dużo. Ja bym je porównywała nawet do tchórzofretek. Miałam kiedyś tchórzofretkę, także szczury to są takie, zostaw to proszę. To są takie małe tchórzofretki. I ostatnie pytanie, jak nazywasz swojego zwierzaka? Ja moje szczury nazywam bardzo, bardzo różnie, nieraz mega, mega głupio, wymyślam im na poczekaniu jakieś ksywki, w ogóle jakieś bubbelulki i tak dalej, babimbąki, dziabdziaki i tak dalej. Nazywam je bardzo, bardzo różnie, po prostu zawsze staram się do nich zwracać z taką czułością i one to też widzę, że wychwytują, bo jak ja zaczynam im słodzić i zaczynam do nich mówić dziubdziusia i tak dalej, to one zaraz do mnie przybiegają i siedzą ze mną, także myślę, że to działa, że tak powiem, w dwie strony. Przepraszam, że ja się tak obracam, ale z tego co widzę, Bambina znowu planuje ucieczkę dla tej małej. Także tak, to było ostatnie pytanie i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tak, mój zwierzęcy przyjaciel. Dajcie znać, jakie zwierzątka wy macie, czy macie może szczury, co myślicie o posiadaniu szczura, bo wiem, że zdania są strasznie podzielone, wszyscy się brzydzą ich ogonków i tak dalej. Także dajcie mi koniecznie znać, jakie są wasze zwierzątka i jakie wy macie stosunki do swoich zwierząt. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i trzymajcie się ciepło i żegnamy was wszystkie, chociaż wszystkie teraz schowały się pod kołdrę. I trzymajcie się ciepło i pa, pa i do następnego filmiku, pa!